Możliwość odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych okazała się silnym bodźcem wzrostu sprzedaży samochodów osobowych w pierwszym kwartale 2014 roku. W kwartale tym konsumenci zakupili 97 tysięcy samochodów, co stanowiło prawie 30% więcej niż w porównywalnym kwartale roku ubiegłego. Są to samochody zarówno z segmentu samochodów popularnych, jak i segmentu premium. Na łączną ilość 97 tysięcy samochodów, 88 tysięcy to samochody z grupy samochodów popularnych, natomiast 9 tysięcy to samochody z segmentu premium, co spowodowało zresztą 50-procentowy wzrost tego segmentu. W dalszym ciągu dominują nabywcy instytucjonalni, przede wszystkim z powodu możliwości odliczenia podatku VAT. Spośród samochodów z homologacją ciężarową aż 76% nabywców to nabywcy instytucjonalni, natomiast tylko 26% to konsumenci indywidualni. Tak, dobry wynik jak pierwszy kwartał, przynajmniej jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów osobowych, raczej nie powtórzy się. Oczywiście spowodowany to jest tym, że w pierwszym kwartale mieliśmy przepisy VAT-owskie, które umożliwiały rejestrowanie przez firmy tak zwanych samochodów kratkowych. Natomiast widać coś, co nazwałbym umiarkowanym optymizmem klientów zarówno instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych i mamy nadzieję, że pozostałe kwartały będą może nie tak dobre jak pierwszy, ale przynajmniej przyzwoite. Podobnie w przypadku pojazdów ciężarowych, bo tutaj też zaskoczył pierwszy kwartał. Liczyliśmy na to, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących norm euro, czyli czystości spalin, na przełomie roku weszły przepisy, które spowodowały, że samochody rejestrowane, nowo rejestrowane, muszą spełniać normę Euro 6. Będzie spadek zainteresowania takimi pojazdami, ale okazuje się, że ciągle jeszcze wyniki są bardzo, co najmniej bardzo przyzwoite, w związku z czym mamy nadzieję, że kolejne kwartały również, tak jak w przypadku pojazdów osobowych, będą niezłe. Dość zaskakujący jest wzrost w przypadku sprzedaży motocykli, bo tutaj mamy nad wyraz dobre wyniki. Ostatnich kilka lat, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, to były pogarszające się wyniki rejestracji. W tym roku właściwie we wszystkich krajach, również w Polsce, wzrost był dość zaskakujący. Reasumując, oczywiście zawsze może być lepiej i chcielibyśmy, żeby polski rynek był co najmniej tak dobry jak na przykład czeski, ale mimo wszystko to jest chyba, zanosi się przynajmniej na jeden z najlepszych wyników w ostatnich kilku latach.